Komendantem dzisiejszych zawodów jest starszy kapitan Grzegorz Gorpiel. W zawodach biorą udział 4 drużyny ochotniczych straży pożarnych oraz 5 młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu miasta Zabrze. Każda drużyna weźmie udział w biegu sztafetowym oraz ćwiczeniu bojowym. Za chwilę komendant zawodów, starszy kapitan Grzegorz Gorpiel, złoży meldunek o rozpoczęciu zawodów komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, starszemu brygadierowi Tomaszowi Bajerczakowi. Pododdziały na moją komendę, baczność, na prawo, patrz. Panie komendancie, komendant zawodu, starszy kapitan Gorpiel, melduje pododdziały gotowe do rozpoczęcia i otwarcia zawodów ochotniczych straży pożarnej na Starzacu. Pododdziały baczność, pododdziały spocznij. Szanowny panie komendancie, szanowni funkcjonariusze Komendy Miejskiej, drodzy strażacy, ale nade wszystko wy, nasi młodzi adepci sztuki pożarniczej z młodzieżowych drużyn pożarniczych, szanowni mieszkańcy, szanowny panie radny, bardzo serdecznie witam na kolejnych zawodach sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych miasta Zabrze, zorganizowanych tutaj na stadionie w Grzybowicach przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, starszego brygadiera Tomasza Bajerczaka, we współpracy z Zarządem Miejskim oraz z Radą Dzielnicy Grzybowice. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszych zawodów, za skład sędziowski, za całą obsługę techniczną zawodów Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu i pani prezydent, dziękujemy za ufundowane nagrody. Życzymy wszystkim zawodów w duchu sportowej rywalizacji, w duchu fair play. Dzisiaj wykażecie się swoimi umiejętnościami, tym, co robicie na co dzień, w swoich jednostkach, ćwiczycie na zbiórkach szkoleniowych, ale także, gdy bierzecie udział w akcjach, działaniach ratowniczych. Dziś jest taki sprawdzian dla was. Życzę wszystkim jak najlepszych wyników, jak najlepszych miejsc. A matematyka jest prosta, także są 4 drużyny, 4 miejsca. Także życzymy wszystkim wszystkiego dobrego i sportowej rywalizacji w duchu fair play. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, obecnie nastąpi rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych, ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych miasta Zabrze. O otwarcie zawodów proszę komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, starszego brygadiera Tomasza Bajerczaka. Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązującymi regulaminami, przepisami, dzisiejsze zawody prowadzone są według regulaminu dla dorosłych, tak zwanego regulaminu polskiego na mokro, dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Pierwszy raz tutaj w Zabrzu według regulaminu CTIF. Konkurencje w ramach tych regulaminów obejmują ćwiczenie bojowe oraz sztafetę pożarniczą. Szczegóły w tym zakresie myślę, że z kierownikami drużyn, z drużynami były omawiane przez oficerów z Komendy Miejskiej w Zabrzu, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Mam nadzieję, że wszystkie tajniki związane z regulaminem i ustalenia organizacyjne wszystkim są znane. Także mi w zasadzie w chwili obecnej przychodzi tylko wypowiedzieć te tradycyjne słowa na zawodach strażackich i przystępujemy do zawodów. Szanowni Państwo, miejskie zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych w Zabrzu uważam za otwarte. Nie grzybowicie?
Spokojnie, dobrze. Nie przewaliło. Tak, było dobrze położyć. Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Biegnij już! Dawaj! Powoli, powoli! Na spokojnie, Agata! Spokojnie, spokojnie! Spokojnie, nic się nie dzieje, pomału. Nie poli się! O, dobrze! Dawaj, dawaj! Ale czemu tego nie wierzysz? Wierzę w nim. OSP Kończyce, prosimy o gorący dopis. Dopingujemy, gorące brawa, już kończymy, jeszcze chwila. I brawo. Gorące brawa!
Rywalizacja drużyn sportowo-pożarniczych dobiegła końca. Za chwilę komendant zawodów, starszy kapitan Grzegorz Gorpiel, złoży meldunek o zakończeniu zawodów komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, starszemu brygadierowi Tomaszowi Bajewczakowi. Oddział baczność! Na prawo! Patrz! No dobrze, to poszukuj to. Panie komendancie, komendant zawodów, starszy kapitan Gorpiel, melduje pododdziały do ceremonii zamknięcia zawodu. Pododdziały baczność, pododdziały spocznij. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy ceremonię zamknięcia zawodów, sędzia główny przedstawi klasyfikację zawodów. Chciałem zwrócić uwagę, że podczas zawodów, w trakcie ich trwania, dotarli do nas znamienici goście, których chciałem obecnie przywitać. Jest z nami wiceprezydent Zabrza, pani Katarzyna Dziuba. Witamy bardzo serdecznie. Jest z nami kapelan diecezjalny strażaków, ksiądz Piotr Szczygielski. Witamy. Są z nami radni, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, pan Joachim Wienhor. Przewodniczący Komisji Sportu, pan Damian Trześniewski. Jest z nami również naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, pan Artur Nowakowski. I oczywiście od samego początku prezes Zarządu Miejskiego, druh Michał Hoszkiewicz, organizator dzisiejszego wydarzenia. Także pani radna dzielnicy, pani Teresa Walędzik, witamy bardzo serdecznie. Państwo, obecnie nastąpi podsumowanie wyników poszczególnych drużyn OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych. O odczytanie protokołu końcowego zawodów proszę sędziego głównego kapitana Macieja Janickiego. Protokół końcowy sędziego głównego zawodów sportowo-pożarniczych MDP. W dniu 17 czerwca 2023 roku przeprowadzono w Zabrzu miejskie zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 5 drużyn. Komisję sędziowską powołał starszy brygadier Tomasz Bajewczak, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, a sędzią głównym zawodów był kapitan Maciej Janicki. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach. Ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza, 7x50 metrów z przeszkodami. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco. Ćwiczenie bojowe. Piąte miejsce OSP Michulczycy MDP, 827 punktów. Czwarte miejsce OSP Kończyce, 856 punktów. Trzecie miejsce OSP Makoszowy MDP 2 z wynikiem 864 punkty. Drugie miejsce OSP Grzybowice z wynikiem 894 punkty. Pierwsze miejsce OSP Makoszowy MDP 1 z wynikiem 895 punktów. Sztafeta pożarnicza. Piąte miejsce OSP Kończyce MDP 60 punktów. Czwarte miejsce OSP Makoszowy MDP 2 64 punkty. Trzecie miejsce OSP Grzybowice 77 punktów. Drugie miejsce OSP Mikulczyce 78 punktów. Pierwsze miejsce OSP Makoszowy MDP 1 88 punktów. Teraz najważniejsze, klasyfikacja generalna MDP. Piąte miejsce OSP Mikulczyce 905 punktów. Brawo! Czwarte miejsce OSP Kończyce 916 punktów. Trzecie miejsce OSP Makoszowy MDP 2 928 punktów.
drugie miejsce OSP Grzybowice, 971 punktów. I pierwsze miejsce OSP Makoszowy MDP1, 983 punkty. Teraz grupa A, ćwiczenie bojowe, czwarte miejsce OSP Kończyce, 76 punktów. Trzecie miejsce OSP Mikulczyce, 63 punkty. Drugie miejsce OSP Makoszowy, 57 punktów. Pierwsze miejsce OSP Grzebowice, 53 punkty. Sztafeta pożarnicza, czwarte miejsce OSP Makoszowy, 87 punktów. OSP Grzybowice, trzecie miejsce, 72 punkty. Drugie miejsce OSP Mikulczyce, 70 punktów. Pierwsze miejsce OSP Kończyce, 67 punktów. Szanowni Państwo, to na co wszyscy czekali, klasyfikacja generalna. Czwarte miejsce OSP Makoszowy, 144 punkty. Trzecie miejsce OSP Kończyce, 143 punkty. Drugie miejsce OSP Mikulczyce, 133 punkty. I pierwsze miejsce gospodarze OSP Grzybowice, 125 punktów. Serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, obecnie nastąpi wręczenie nagród zwycięskim drużynom. Proszę o wystąpienie dowódcy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Mikulczyce. O wręczenie nagród proszę panią zastępcę prezydenta miasta Zabrze Katarzynę Dziubę, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze, starszego brygadiera Tomasza Bajerczaka oraz prezesa zarządu miejskiego OSP RP druha Michała Łuszkiewicza. Wystąpienie dowódcy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Kończyce. Proszę o wystąpienie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Makoszowy 2, która zajęła trzecie miejsce całej drużyny. Thank you.
jedno brawa dla drużyny. Proszę o skupienie. Proszę o wystąpienie młodzieżowej drużyny pożarniczej z OSP Grzybowice, która zajęła drugie miejsce. Proszę o wystąpienie młodzieżowej drużyny pożarniczej z OSP Makoszowej 1, która zajęła pierwsze miejsce. Proszę o wystąpienie drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej Kończyce, która zajęła trzecie miejsce. Thank you.
Zimo, brawa. Proszę o wstąpienie. Proszę o wystąpienie drużyny OSP Mikulczycy, która zajęła drugie miejsce. Kazi, jak tyś to zrobił? Szybko. Proszę o wystąpienie drużyny OSP Grzybowice, która zajęła pierwsze miejsce. Kierownika drużyny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach, która uzyskała najlepszy wynik w ćwiczeniu bojowym grupy A. O wręczenie pucharu komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu proszę pana komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, starszego brygadiera komendanta Bajerczaka. Zabranie głosu proszę zastępcę prezydenta miasta Zabrze, panią Katarzynę Dziubę. Szanowny panie komendancie, szanowny księże kapelanie, panowie radni, przedstawiciele rady dzielnicy, druhny i druhowie, w imieniu pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik serdecznie wszystkim
gratuluję i dziękuję za udział w tych zawodach. Patrząc na was, serce rośnie. Jeżeli młodzi ludzie potrafią poświęcać swój czas po to, żeby podnosić swoje umiejętności i szkolić się, bo gdy przyjdzie potrzeba, będą gotowi do pomagania i do działania na rzecz innych ludzi, to jest najwyższa wasza zasługa. Chciałabym, żebyście byli przykładem dla innych młodych w naszym mieście, którzy pójdą waszym śladem. Wszystkim druhnom i druhom życzę bezpiecznych służb i wyjazdów. I myślę, że dzisiejszy dzień jest powodem do dumy dla naszego miasta. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Joachima Wilchora. Pani prezydent, panie komendancie, księże kapelanie, drodzy radni, szanowni goście i mieszkańcy, a przede wszystkim wy, druhny i druhownie, chciałem wam w imieniu całej naszej Rady Miasta Zabrze podziękować za udział w dzisiejszych zawodach, za to, żeście brali czynny udział, walczyliście fair play, różnie to bywało, ale to wspaniałe doświadczenie, które dzisiaj tutaj nabyliście, świadczy o waszym wielkim zaangażowaniu, o waszej służbie. Jesteśmy z was bardzo dumni jako radni. Myślę, że wasza postawa świadczy o tym, że jesteście godnymi następcami tych starszych tutaj w OSP. Przede wszystkim wy, najmłodsi, zawsze to podkreślam, że jesteście wspaniałymi obywatelami naszego miasta i dążycie do tego, by w naszym mieście było jak najbardziej bezpiecznie. Jeszcze raz dziękuję wam za udział i życzę wszystkiego dobrego, a dzisiaj bawcie się jeszcze dobrze. Proszę o zabranie głosu kapelana diecezjalnego Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej księdza Piotra Szczygielskiego. Moi drodzy, to ogromny zaszczyt tutaj w obecności pana komendanta, pani prezydent, pana prezesa, wszystkich związanych z Radą i Miasta i dzielnicy, z panem też naczelnikiem na czele stanąć przed wami, bo dobrze wiecie, że wiecie, jacy jesteście w Zabrzu. Jesteście numer jeden i wielkie brawa za to, że jesteście numer jeden, naprawdę, ponieważ każdy może na was liczyć. Obojętnie co się dzieje, to numer jeden, czyli strażak, czy z Państwowej, czy Ochotniczej Straży Pożarnej jest gotowy, aby pomagać. I moi drodzy, dzieje się to dlatego, że chcemy. Jesteście przedłużeniem rąk, dłoni tego, który jest naszym patronem, świętego Floriana, który zawsze pomagał. I nieście go z odwagą w waszym sercu, tam, gdzie idziecie, aby ratować ludzkie mienie, ratować drugiego człowieka. Pamiętajcie i nie zapominajcie, że jako strażak, nosząc ten mundur, który macie, czy ochotnika, czy Państwowej Straży Pożarnej, to jesteście numer jeden. Szczęść wam Boże. O zabranie głosu proszę komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, starszego brygadiera Tomasza Bajewczaka. Szanowni Państwo, druhny, druhowie, zanim jednak rozpocznę, to na początku nie przywitałem, a jest z nami od samego początku pan radny dzielnicy, tutaj pan Janusz Bienik. Witamy bardzo serdecznie. Skrył się pan za banerem i stąd moja taka na początku. Szanowni Państwo, zawody sportowo-pożarnicze to ważny element, jeżeli chodzi o doskonalenie umiejętności strażaka, ale to też swego rodzaju strażacka tradycja. W tym roku, w maju, nie tak dawno, obchodziliśmy jubileusz stulecia powstania OSP Makoszowy. W zeszłym roku świętowaliśmy jubileusz 110-lecia OSP Kończyce. Podkreśla to bardzo bogate tradycje strażackie, wielopokoleniowość tutaj, jeśli chodzi o tradycje strażaków w Zabrzu. I szanowni druhowie, na pewno gdybyście zapytali swoich ojców, dziadków
o zawody sportowo-pożarnicze mieliby na pewno wiele do powiedzenia, pełnych emocji, wydarzeń, wspomnień związanych ze strażacką tradycją zawodów. Ćwicząc ćwiczenie bojowe, konkurencję sztafety pożarniczej, weryfikujemy swoją sprawność fizyczną, weryfikujemy sprawność sprzętu, umiejętności, ale także stan zintegrowania całego zespołu. Myślę, że podczas tych zbiórek, przygotowując się do zawodów, jeszcze bardziej się umacniacie tym samym w jednostkach i jesteście organizacyjnie silniejsi. Cieszę się, że wśród nas jest dużo strażaków młodzieżowców, bo bardzo pozytywnie to świadczy o przekazywaniu tradycji strażackich z pokolenia na pokolenie. Ja chciałem zaznaczyć, że podczas dzisiejszych zawodów młodzieżowe drużyny pożarnicze ćwiczyły w oparciu o regulamin międzynarodowy CTIF, w oparciu o który to regulamin rozgrywane są zawody wyższych szczebli rangi krajowej oraz zawody międzynarodowe. I muszę powiedzieć, że całkiem sprawnie sobie młodzież z tym dość trudnym regulaminem poradziła, tym bardziej jestem z was, droga młodzieży, dumny. Szanowni Państwo, kończąc, chciałem pogratulować wszystkim zwycięzcom, ale gratuluję wszystkim drużynom, które wzięły udział w dzisiejszych zawodach. Korzystając z okazji obecności nas tutaj wszystkich, chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu radnym, za pozytywny klimat wytwarzany wokół ochotniczych straży pożarnych, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W sposób szczególny, Szanowni Państwo, podziękowania pragnę skierować w stronę pani prezydent Zabrza, pani dr Małgorzaty Mańki-Szulik, za na ręce obecnej tutaj pani wiceprezydent, pani Katarzyny Dziuby, za wspieranie logistyczne straży pożarnych, głównie w aspekcie finansowym. Dzięki dużemu wsparciu finansowemu w ostatnich latach udało się wymienić w większości jednostek ochotniczych straży pożarnych samochody. Mamy nadzieję, że jakieś jeszcze kroki w tym kierunku zostaną poczynione w tym roku jeszcze, bo takie są plany, więc mielibyśmy ten tabor samochodowy, a to jest bardzo drogi sprzęt, tutaj uzupełniony i odnowiony. Wielkie słowa uznania i ukłonu w kierunku władz magistratu. Pani prezydent, proszę przekazać na ręce pani prezydent Mańki-Szulik. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim jednostkom ochotniczych straży pożarnych tu obecnym pod przewodnictwem pana prezesa za wspieranie Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczo-gaśniczych. W sytuacji, kiedy jest kumulacja zdarzeń, kiedy tych zdarzeń jest dużo, naprawdę jesteście bardzo ważnym ogniwem tutaj i dużym dla nas wsparciem. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie za tą gotowość operacyjną i mobilność dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu kapelanowi za codzienną posługę, za to, że jest z nami w każdych sytuacjach, na dobre i na złe, kiedy jest taka potrzeba i wspiera naszą działalność, a także angażuje się w działalności Zarządu Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych. I bardzo serdecznie jeszcze na koniec dziękuję panu Naczelnikowi Zarządzania Kryzysowego, panu Arturowi Nowakowskiemu za koordynację całokształtu tych spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie miasta Zabrze. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję za uwagę. Proszę o zabranie głosu panią Teresę Walendzik oraz pana Janusza Bielika z Rady Dzielnicy Grzegowice. Szanowna pani prezydent, szanowny panie komendancie, wszyscy tutaj zebrani, druhny, druhowie, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie tutaj dzisiaj na ten nasz stadion i wzięcie udziału w tych rewelacyjnych zawodach. Naprawdę daliście wszyscy z siebie, co tylko mogliście. No ale najserdeczniej dziękuję naszej drużynie Grzybowice. No nie omieszkam, że naprawdę jestem szczęśliwa, że mogę wam przekazać te najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Bardzo wam dziękuję.
muszę także powiedzieć, że jak w każdej dzielnicy OSP, tak i nasza OSP bardzo, bardzo prężnie działa razem z Radą Dzielnicą, dzielnicy razem z mieszkańcami pomagają nam bardzo dużo. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pani Prezydent, chciałam bardzo prosić, żeby otwarła dzisiaj też nasz festyn, bo jak wiecie, teraz po zawodach, które się skończyły, zaczynamy festyn. To jest taki festyn rodzinny, bo był Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca będzie, więc wszystko tu jest teraz dla wszystkich. Zapraszamy Was serdecznie. Ja korzystając z okazji, że jestem tutaj dzisiaj z Wami i z Panią Przewodniczącą Rady Dzielnicy, powiem, nie ukrywam, z dumą chciałem pogratulować wszystkim drużynom, które dzisiaj uczestniczyły w tych zawodach, zarówno drużynom młodzieżowym, jak i tej starszej młodzieży, a szczególnie też taki lokalny patriotyzm. Bardzo dziękuję naszej drużynie grzybowickiej. Kamień z sercem spadł, bo wiem, że jesteście w tym roku najlepsi. Także dziękuję bardzo. Państwo, drodzy goście, ja w imieniu pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik niniejszym otwieram festyn rodzinny przeznaczony dla wszystkich tutaj obecnych z okazji Dnia Mamy, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Życzę Państwu wszystkim dobrej, wesołej zabawy i żeby nam pogoda dopisała do samego wieczora. Dziękuję. Proszę komendanta zawodów o rozformowanie pododdziałów. Pododdział Baczność. Na prawo, patrz. Pododdziały w miejscu rozejście. Pododdział Spocznij.